No dobrze, zobaczmy, co my tutaj musimy robić. Po pierwsze, average stream bitrate too high. Ok, czyli musimy poprawić sobie settings. Bitrate is too high. To dajmy mu 5000, no jest 6 tylko. Apply, ok. Zobaczymy, czy coś się poprawi. A on 6400 wysyła średnio, to jest 6000. Zobaczymy, poprawimy. Czy to coś zmieni? Dobra, teraz jest ok. Teraz jest dobrze. Flight. Powinniśmy mieć jakiś flight. A, no kurde. Powinien być. Dobra, musimy. Może zacznijmy odpalać samolot w takim razie. Zobaczymy, czy nam się uda jakąś checklistę zrobić samemu. Nie, dobra, nie mam siły dzisiaj do tego. Musimy załadować samolot, dobra. Ile mamy? Block fuel 10 tysięcy, co? Aż tak dużo? 10800. Close enough. Dobra, cargo. Gdzie jest nasz cargo? 15,3 tony. Ładujemy na maksa piątka. Tu załadujemy jakieś 10. Ile to miało być tego? 15,3. Dobra, to powinien się mieć. Ok, mniej więcej jest dobrze. Jeszcze 3 z hakiem. Dobra, to jest zrobione. Zobaczymy, nasze silniki są gotowe. Ups. Zobaczmy, czy to działa. Tak. Manifold and duct pressure. Checked. Radios. Checked.
patches. Dobra, częstotliwość weźmiemy 1, 3, 1, 100. Closed. Door warning lights. Out. Gear pins. Removed. Three on board. 7 uniform passing level 230, climb 3 further. Adjusted. Cessna 17 uniform, hello, squawk 7112. Sit to idle. Squawk 7112, listen to the line, 7 uniform. Forward and 3. V-line 1123, turn right, heading 160. Before start checks complete. Start engines. Lufthansa 17 uniform, radar contact, climb flight level 340, direct to Rapport. Climb flight level 340, direct to Rapport, Lufthansa 17 uniform. KLM 788, descend flight level 150. Descend flight level 150, KLM 788. B-line 1123, continue right turn heading 210, cleared ILS, 25 right. 210, cleared ILS, only 25 right, B-line. V-line 891 is established to localizer. V-line 891, wind 3003 knots, runway 25 left, clear to land. 25 left, clear to land for V-line 891. KLM 788, proceed on the Diekirch 2 Charlie, transition for the ILS, runway 24. Diekirch 2 Charlie for runway 24, KLM 788. Echo Whiskey Bravo Yankee, stop descent, flight level 80. Stop descent, Echo Whiskey Bravo Yankee. Brussels Control, good day. Everts 6 Alpha, type DC6, stand 306, requesting IFR clearance to Gatwick. Everts 6 Alpha, hello sir, cleared for Gatwick via the Coxy 5 Charlie departure from runway 25 right. Initial climb, flight level 60, squawk 7111. Initial climb, flight level 60, squawk 7111. 6 Alpha will not be able to make the star. Could you give us vectors for the departure? Everts 6 Alpha, roger, after departure, fly heading 290. Fly heading 290 after departure, Everts 6 Alpha. Everts 6 Alpha, readback is correct, startup is approved, report ready for taxi or pushback. Report ready for taxi startup approved, Everts 6 Alpha. Alpine 3630, leaving controlled airspace, monitor Unicom, bye bye. Unicom, have a great day, Alpine 3630. Echo Whiskey Bravo Yankee, sorry. Confirm descending flight level 80. Descending flight level 60, Echo Whiskey Bravo Yankee. 8080 flight level Echo Whiskey Bravo Yankee. B-line 1123 established. We just established that B-line. B-line 1123, the wind 3003 knots, runway 25 right, clear to land. Clear to land, runway 25 right, yeah. Echo Whiskey Bravo Yankee, confirm your altimeter is set 1013 still. Confirm, 1013, Echo Whiskey Bravo Yankee. 1013. Czwarty silnik. 1013, Echo Whiskey Bravo Yankee. Echo Whiskey Bravo Yankee, after Flora, fly heading 300. 12. After Flora, heading 300, Echo Whiskey Bravo Yankee. KLM 788, continue descent to flight level 90. Continue descent 90, KLM 788. Na razie to wszystko wygląda ok.
Następny silnik, dwójka teraz. Jest ciśnienie uruchomione. I ostatni. Echo Whiskey Bravo Yankee, descent flight level 60. Descent flight level 60, Echo Whiskey Bravo Yankee. Dobra, wszystko ok. After start checklist. Off and off. Battery switch. Plane battery. Generators and inverters. Checked and on. Emergency lights. Armed. Ground power. Dobra. B-Line 891, taxi via Zulu, inner taxiways, Romeo 4, stand 165, right. Nasz pierwszy to będzie ten IFE, on jest 114.9, częstotliwość. Po 14.9, o jak bliziutko. Następny to będzie KOK. B-Line 891. To ja tu zrobiłem. Yeah, sorry, could you just repeat that? That was a bit rough landing for B-Line 814.5. Yeah, thought so. Via Zulu, inner taxiways, Romeo 4, stand 165 right. Dobra. Are we gonna taxi via Zulu, inner Romeo 4, and to gate 165 right for B-Line 891. Yeah, het is nogal slecht weer hier, dus was alles dan erbij zetten. Ja, ik zag het. Jeden. Okej. Okay. Tego nam jeszcze nie chwyta, to ciekawe. Ciut więcej obrotów mu dam, żeby około 1000 było. Zobaczmy nasze silniki w tej chwili. Już się nam ładnie rozgrzewają. Jeszcze temperatura oleju. To jest ciut za wysoka, zaraz powinna opaść ją troszkę. Dobra. Zła kamera, ta. 149, dobra. Dajmy sobie na razie rzeczywiście tutaj 149. Sky 1, hello, radar contact. Expect vectors for the ILS runway 29er. Powinniśmy słyszeć, jak go przechwyci. I teraz tak, na początek lecimy 290. Sky 1, ready to copy the weather for Antwerp? Ale potem... Ready to copy the weather for Antwerp, Sky 1. So Antwerp, latest meter 1150 Zulu, wind 29010 knots. Będziemy lecieli 20... minor rain. 5 right, czyli scattered 500, broken 1200. Temperature 2.10, QNH 9.9, no significant changes. Runway 29 in use. Dobra, to zobaczymy, jaki będziemy mieli track. Już nam się powoli stabilizują silniki. Jak tam obroty? Ciut powyżej 1000. Leciutko obniżymy obroty. B-Line 2703, hello, clear Geneva via Russie 8, Charlie departure runway 25 right. Initial climb, flight level 60, squawk 1000. Dobra. Zobaczmy sobie, jak będzie nasz taxi chart wyglądał mniej więcej. Russie 8, Charlie, runway
Jesteśmy tutaj, a lecimy na 2.5 left. Readback is correct. Czyli report ready for pushback. Jakoś musimy tu i pewnie Echo 1, Victor 1. Echo Whiskey Bravo, Yankee Descent 3000 feet. Charlie 1 i stąd będziemy chyba startować, tak zakładam. Przepraszam, a 25 red startujemy. Ok, czyli pojedziemy pewnie inner. Którym? Czy albo outer? Outer 7, outer 8, outer 9. Line 1123 via the inner to stand 164. No i pewnie przez Bravo 1. Yeah, inner stand 164. No właśnie, ktoś jedzie tym innerem właśnie. Echo Whiskey Bravo Yankee, expect the intercept via the north. Dobra, ten silnik już nam się rozgrzał. Expect intercept via the north, Echo Whiskey Bravo Yankee. W zasadzie co, światło jeszcze nam zostały. Beacon mamy włączone, pasy zapięte, musimy ustawić jeszcze tak, temperatura na zewnątrz. Jest powyżej 10 Echo Whiskey Bravo Yankee stopni. Turn left heading 210, tak. Cleared ILS 25 right. Lecimy left na 210, cleared ILS 25 na 100 tysiąca. I lotnisko jest na wysokości jakiej? No to sobie zobaczymy. 100. Spokojnie w takim razie. Nawet to nie mamy co podkręcać. Mniej więcej tyle. Dobra. No to mamy gotowe chyba. Silniki są... Sky One Direct to all know for Alpha Rival. Rozgrzane, resztę dogrzejemy w trasie, więc musimy teraz o taksi poprosić. A, wiem co jeszcze nie zrobiliśmy. Temperatury 9, temperatury w kabinie sobie nie ustawiliśmy, ustawimy sobie 72 stopnie, bo jest tak trochę ponuro, żebyśmy nie zmarzli. 72 Fahrenheit, a oczywiście podnosi nam się temperatura. Dobra, wszystko jest chyba ok. Tutaj. Jak to taksi będzie wyglądało? Powinniśmy zrobić nawrót o 180 stopni tak naprawdę. Average 6 Alpha ready to taxi. Average 6 Alpha taxi via the outer taxiways to Bravo 1 intersection 25 right. QNH is 9-9-9. Taxi via the outer taxiways to Bravo 1 QNH 9-9-9. Everett 6 Alpha. Dobra, ciśnienie mamy ustawione. Przełączymy się. Echo Whiskey Bravo Yankee report established ILS 25 right. I zrobimy nawrót i wyjedziemy sobie tutaj, tutaj i outerem. ILS 25 right established. Echo Whiskey Bravo Yankee. Echo Whiskey Bravo Yankee, the wind is 30012 knots, runway 25 right, clear to land. Okay. Runway 25 right, clear to land, Echo Whiskey Bravo Yankee. D-Line 1123, welcome in Brussels, squawk, standby, frequency change approved, bye bye. Squawk, standby. Panowie, odejdźcie, bo zostaniecie zmieleni przez silnik. Zresztą cię potrącę. Direct Flora, Sky One. Czy nawet cię nie widzę. No zobacz, no właśnie po głowie dostałeś. Flight level 80, level Flora. No kurde. When ready, descend flight level 80 at Flora, Sky One. D-Line 891, squawk, standby. Frequency change is approved. Welcome in Brussels, bye-bye. A ci se chodzą tam. Fine. Jakoś jeden z nich przeżył, drugi pod skrzydłem przy śmigłach przeszedł. Cud nad Wisłą.
KLM 788 on the transition. Descend to 3,000 feet, QNH 1002, cleared ILS runway 24, report established. Echo Whiskey Bravo Yankee, wind check to 90 10 knots now. Say again, wind please. 290 10 thank you. Ależ paskudna pogoda jest. Hydraulic system down, forward, pressure and quantity checked, ok. Flaps 20. Dobra, to jest chyba inner, a tutaj będzie chyba w lewo outer. Flaps set 20. Windows of turbine. Tam już jest. Closed and on. Controls. Gust lock released. Free. On. Mixture and cowl flaps. Rich and locked. Set. Transponder. Booster, bonjour, Ryanair 75 Yankee, Yankee level 340. We are inbound ground zero. Ryanair 75 Yankee, Yankee. Hello, Squawk 7115. 7115, Ryanair 75 Yankee Yankee. Aż paskudna. Ryanair 75 Yankee Yankee, radar contact, start descent flight level 160, direct Golf Sierra Yankee viewer. Like Gosley and descent 160 runner 75 Yankee Yankee. Echo Whiskey Bravo Yankee, turn right on the outer 3 taxiway. Turn right to the outer 3 taxiway, Echo Yankee. Ryanair 75 Yankee Yankee, expect vectors for the ILS runway 24. Expecting vectors ILS 24, Ryanair 75 Yankee Yankee. Echo Whiskey Bravo Yankee, so right on outer 3, left on Juliet, then Romeo 2 to the general aviation. Right outer 3, then left to Juliet, then Romeo to general aviation. Echo Whiskey Bravo Yankee. No right, tu jest chyba Bravo 1. Tak. B-Line 2703, Squawk Mode Charlie, pushback is approved to the east. Squawking Mode Charlie, pushback approved to the east, B-Line 2703. Ryanair 75 Yankee, continue descent, flight level 110.
Descent level 110, Ryanair 75 Yankee Yankee. Everett 6 Alpha ready for departure. Everett 6 Alpha, the wind is 30012 knots. Runway 25 right, clear for takeoff heading 290. Clear for takeoff heading 290, 6 Alpha. Ryanair 75 Yankee Yankee, fly heading 360. Heading 360, Ryanair 75 Yankee Yankee. Dobra. Right, take off mamy dzisiaj, tak. Ja wiem, czego nie uruchomiłem. Znowu. O. Tak będzie łatwiej. Sky One, Lee Flora heading 320. Zło. Stabilized. Calflaps. Calflaps. Calflaps set. Full power, please. Sky One. Going full power. Lee Flora at 320. Correct. Roger. KLM 788, wind 24025 knots, runway 24, clear to land. Clear to land, KLM 788. No zalecimy. Kiedy skrobowa Janki, Cambridge, stand of our choice. Echo Whiskey, Bravo, Yankee, I have stand 578 for you. Stand 5. O, ale nas znosi na lewo, co się dzieje? Ale dużo radara muszę dać. Taki wiatr jest? That's the first taxiway to the left and then you're at the 5 gate. Thank you. Ryanair 75, Yankee Yankee, continue descent, flight level 60. Descent level 60, Ryanair 75, Yankee Yankee. Ale rzucę. Gear up, lights out. Flaps up. Flaps going up. Nic nie widzimy. Kręcamy powoli na 290. Nie możemy za szybko się wspinać. Za szybko się wspinamy. Meter power. Setting meter power 48 inches, 2600 RPM. Dobra. 3-0 już lecimy. Za daleko jest, nic nie widzę. Everett 6 Alpha, radar contact passing 800 feet, climb flight level 120. Power, climb flight level 120, Everett 6 power. Alpha. City climb power. Brussels Control, good afternoon, Fever 36 Alpha, flight level 360. Fever 36 Alpha, hello, squawk 7116. 7116, 36 Alpha. Trochę za mocno się wznosimy. T-Bird 36 Alpha, descent flight level 350. Lecimy na 290 równiutko. After takeoff checks complete. Trochę spowolnimy wytruszenie. Descent flight level 350. Everett 6 Alpha, when able, direct Coxy, Kilo Oscar Kilo. When able, direct Coxy, Kilo Oscar Kilo, Everett 6 Alpha. And Everett 6 Alpha, turn left heading 280, when able, direct Coxy. Turn left heading 280, when able, direct Coxy, Everett 6 Alpha. Brussels Control, good afternoon. Lufthansa 844, passing through flight level 256. Lufthansa 844, hello, squawk 1000. Squawk 1000, Lufthansa 844. Coxy jest... A to jest Alfie. Seedbird 6569, checking in 0.2 nautical miles south of... No, 2.4 nautical miles south of Conan. Seedbird 6569. Seedbird 6569, radar contact, descent, flight level 230 immediately. Delta
as a flight level 230 immediately, speedbus expression flying. Brussels, hello there, ZAP 3 Julia Alpha inbound to Conan, climbing flight level 310. ZAP 3 Juliet Alpha, hello radar contact, proceed direct Coxy, Kilo Oscar Kilo, climb flight level 330. Dobra, spinamy się, zaczyna się robić trochę zimno, ale jest za dyma. Ok, someone red back for another call sign, don't know who. Prędkość dobra, równa 106.5. Contact climb flight level 300. Lecimy 2.7, 2.5, ale w tej chwili przejmujemy radial. Speedbird 6569, proceed Coxy 7 Alpha arrival, expect 25 left. Teraz przejmujemy radial 280. Jezu, gościu. Ryanair 75 Yankee, turn right heading 040, descent 4000 feet, QNH is 998. Ryanair 75 Yankee, Yankee right turn 040, down to 4998. Brussels control, B9 2703, request taxi. B-line 2703 via the inner taxiways, Bravo 1, hold short 25 right, QNH 9999. Wiem co zapomniałem. QNH 9999 and taxi via inner Bravo 1, holding short of 25 right, B-line 2703. KLM 788, squawk mode Charlie on the ground, please, right on Bravo 1. Charlie, right on Bravo 1, KLM. Bristol Control, good afternoon, to Swiss 1529, with you, Metal at 270. Top Swiss 1539, hello, radar contact, descent flight level 320. May, ma często tliwość. Descent to Metal 320, to Swiss Mayfield to jest 117. KLM 788, taxi via Bravo 1, Lima, stand Alpha 4. Bravo 1, Lima, Alpha 4, KLM 788. Czy ten Vortak nie ma, kurde, kodu Morsa? On się nie odzywa? Gdzie jest Little Nav Map? Coxy. No ma. To jest 114.5. 114.5. Czyli tutaj. Mamy go w zasięgu. Ryanair 75 Yankee Yankee, we need to bleed off our speed a little more due to tailwind. Request Moto, now on 80, timing 630, 10 degrees. Condor 2 Lima Victor, raise desk, squawk 7117 first. No nie rozumiem tego. Wciśnięty powinien być dźwięk. Dobra, muszę to zgłosić. To już kolejny lot, nie mam tego. Nie mam zasięgu. Dźwięku, kodu Morsa. Condor 2 Lima, Victor, copy. No tu nic więcej nie ustawię, no. Condor 2 Lima, Victor. Ryanair 75 Yankee Yankee, descend 3000 feet. Descend 3000, Ryanair 75 Yankee Yankee. Dobra, 9000. Cały czas w chmurach, co za masakryczna pogoda. Brussels Control, Condor 2 Lima Victor, radio. Condor 2 Lima Victor, 5x5, squawk 7117. Poniżej zera już. 7117, already set. Yes, bit quiet, let me check my setting. Condor 2 Lima Victor, roger, climb flight level 330, radar contact. Request continue, hit the opposite. That's approved, Ryanair 75 Yankee Yankee, turn right heading 080.
Left turn delay, 0 runway 75 Yankee Yankee. Oh. Jeszcze kawałek i może widzę. Lufthansa 844, descend flight level 260 to be level at Rapport. Level 260 by Rapport, Lufthansa 844. Sky 1, descend flight level 60. Ryanair 75, Yankee Yankee, continue right turn, heading 130. Right, 130, Ryanair 75, Yankee Yankee. 10,000. Sky 1, turn left, heading 320. Feebird 36 Alpha, leaving controlled airspace to Unicom, bye bye. Thank you very much, and have a nice evening, sir. Bye-bye. Bye-bye. Top 6 direct Batty, Batty 5, Alpha Rival, expect 25 right. Say again, Top 6 1529. Proceed direct to Batty, Batty 5, Alpha Rival, expect ILS 25 right. Direct to Batty, Batty 5, Alpha, and expect 25 right, Top 6 1529. Process control, B-Line 2703, inbound Bravo 1, ready for departure. B-Line 2703, the wind is 30012 knots, runway 25 right, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 25 right. Speedbird 6569, when ready, descend flight level 130. Roger, when ready, descend flight level 130, Speedbird 6569. Everts 6 Alpha, descend flight level 120. I'm indicating you 125 now. Everts is just approaching 120 on my instruments. 6 Alpha. Check altimeter set 1013. Stand by. Your mama 1013. Lufthansa 844, leaving controlled airspace, monitor Unicom, bye bye. Goodbye, Lufthansa 844. Everett 6 Alpha descending 12,000 feet. Niner. Ja, dat is een moeilijke. Everett 6 Alpha descending 12,000. Roger. It's flight level 120, sir. Apologies, you are of course right. Thank you. Cruise power is set. Cruise to Bravo Yankee, 10578, both engines are off. Echo Whiskey Bravo Yankee, thanks flying Brussels, squawk, standby, see ya. Captain 10, but that's your Top 6 1539, say again. Can I cut you 10? Top Space 1539er, descent flight level 250. Descent flight level 250, that's just 1539er. Ryanair 75 Yankee Yankee, I forgot you, turn left heading 360. No, left 360, Ryanair 75 Yankee Yankee. Process control, good afternoon, this is Speedbird 5 Alpha Sierra, travel 270, passing, climbing 310. Speedbird 5 Alpha Sierra, radar contact, climb flight level 410. Climb 410, Speedbird 5 Alpha Sierra, thank you very much. Ryanair 75 Yankee Yankee, sorry again, continue left turn heading 280, clear to LS 24. Left 280, clear to LS 24, Ryanair 75 Yankee Yankee. Sky 1, maintain present heading, clear to LS runway 29, report established. Nie, no on ewidentnie mu się to nie podoba, więc musimy zejść 200 poniżej. Nie wiem, to jest jakiś bug chyba. B-Line 2703, radar contact passing 3000, climb flight level 240, direct to Russia. Climbing to
4-0, direct to United 73. Zebra 5-4-0, requesting out of cockpit for about 2 minutes. That is approved, report back. Report back. Dol Swiss 1539, descent, flight level 160. Ustawiamy go na 11800 i powinien nam wtedy wyrównać o 12, to 200 stóp. Sky Challenger 281 Papa. Challenge 281 Papa, Russell, hello. With heading 315 to ILS 22 left at Liège. I thought you're gonna call me inbound Bitbull, sir. Descent flight level 80, expect 22 left. 80, expect 22 left, Challenge 281 Papa. Evert 6 Alpha, traffic is opposite, it should be descending flight level 130. Opposite traffic should be descending 130, Evert 6 Alpha. Speedbird 6569, level of flight level 130, opposite traffic at flight level 120. Roger, opposite traffic at 120, level off at 130, speedbird 6569. Dobra, zaraz będzie nas mijał. Ten Speedbird. Lufthansa 5 X-ray Lima, negative radar contact, check transponder. Super 5 Alpha Sierra back in cockpit. Roger. Lufthansa 5 X-ray Lima, squawk 7135. Squawk 7135, I don't know. Jest. Everett 6 Alpha, opposite traffic in sight. Yep, he's past you now. Roger, copy that. Opposite traffic just passed us. Speedbird 6569, after Kirky, direct to Bruno. Bravo, uniform November. I'm sorry, would you please repeat that? After Kirky, direct Bravo, uniform November. After Kirky, direct Bravo, uniform Niner. Speedbird 6569. Sky Challenger 281 Papa, fly heading 310 vectors for the ILS 22 left. Fly heading 310 to vectors to ILS 22 left, Challenge 281 Papa. Ryanair 75 Yankee, Yankee, the wind is 260 Niner knots, runway 24, clear to land. Clear to land, runway 75 Yankee Yankee. Sky 1, wind 290, 10 knots, runway 29er, clear to land. B-line 2703, climb flight level 310. Climbing 310, B-line 2703. Chinex 46 Charlie, hello, radar contact. Coxy 7 Alpha arrival, expect ILS 25 left. And Coxy 7 Alpha, 25 left, Chinex left, jump. Speedbird 6569, the clearance was after Kirky, direct to Bruno. Roger, acknowledge, we actually made some turbulence there. We had some turbulence on our radar. We just turned, we just forgot to inform you. I'm sorry. Roger. Roger, good day. Delta Fox, Hot India, November. November, overhead, Conan, level 290. Delta Fox, India, November, November. Hello, squawk 7123. 7123, Delta Fox, Hot India, November, November. Challenge 281, Papa, at 8000. Challenger 281 Papa, descent flight level 60. 60 281 Papa. Dobra, jak silniki sobie radzą.
Dobrze, bardzo dobrze nawet. Super. Beauty 5 Charlie, Booster Control, good day, request descent. Beauty 5 Charlie, radar contact, descent flight level 340 first. Descent flight level 340, Beauty 5 Charlie. Speedbird 6569, descent flight level 80. Descent flight level 080, Speedbird 6569. Mam nadzieję, że zaraz się na unikom przełączą, że tego dzieciaka nie słyszeć, masakra. Dobra, my jesteśmy w tej chwili... Tutaj, Coxy i potem lecimy na Mayfield. Po kursie 268. Ale ładnie strumowaliśmy samolot, ręcznie jest, lecimy bez autopilota, tego z autopilotem, to przepraszam, żyropilota. Top Swiss 1539, descent flight level 60 to be level at Flora. Normalnie bym poprosił o 2000 stóp wyżej, ale zaraz wylatujemy z jego przestrzeni, a nie chcę już go męczyć. First call is always on voice, squawk 1000. Squawk 1000, get empty place. Dobra, zaraz miniemy drugiego gościa. Ale on jest bardzo wysoko. 390 tysięcy. Teraz za szybko pochwaliłem to, że jesteśmy dobrze streamowani, bo już 150 stóp wyżej. Chenek 46 Charlie, when ready, descend flight level 120 to be level at Kirky. And 120, I'm ready, level at Kirky, I'm Chenek 46 Charlie. Top Swiss 1539, leave Flora heading 310. After Friday, 3000, just Papa China. Challenger 281, Papa turn left, heading 260, clear tire left, 22 left. 200, clear tire left, 22 left, challenge 281, Papa. Runner 75, Yankee, Yankee, vacate to the right. Vacating November 3, runner 75, Yankee, Yankee. Runner 75, Yankee, Yankee, via November, Mike. 4, stand 6-4. Zaraz wylecimy z tych chmur. Lufthansa 5 X-ray Lima, that is approved, report back. Report back, Lufthansa 5. Speedbird 6569, descend to 3000 feet, QNH 999. Down to 3000 feet, QNH 999, Speedbird 6569. Sky 1, taxi to the ramp, bye-bye. Bye.
Challenger 281 Papa, the wind is 19015 knots, runway 22 left, clear to land. 22 left, clear to land, Challenger 281 Papa. Channex 46 Charlie after Kirky, direct to Bruno, Bravo, Uniform November. Sorry, is that the Channex 46 Charlie? Correct. Channex 46 Charlie after Kirky, direct Bruno, Bravo, Uniform November. After Kirky, direct Bruno, Channex 46 Charlie, sir. Top Swiss 1539er, fly heading 310 now. Heading 310, just a 49er. Ever 6 Alpha, leaving controlled airspace, monitor Unicom, bye bye. Unicom, thank you for the ATC, bye bye. Ever 6 Alpha. Dobra, i teraz lecimy na radio. Dwa, tu sobie damy altitude control. Od razu. I on, no jest jakiś bug, bo on nie chce nam się. On teraz powinien, prawdopodobnie nam teraz wejdzie na 12 tysięcy. Zobaczymy co zrobi. Nie za bardzo rozumiem jak to obejść. Chyba na forum napisać u nich. PMDG, gdzie ja miałem PMDG forum? Forum PMDG.com. Cloudmaster forum. Okej, new topic. DC 6 Gyro Pilot altitude hold at QNH 1013.
Dobra, napisałem wpis. Zobaczymy, czy ktoś na to odpisze. Dobra, czy my mamy już te następne? Nie mamy następnego jeszcze. Na razie opuszczamy tego. Zobaczmy tu na map. Mamy tam teoretycznie do niego 96 mil, minus 20, 70. May ma moc range 40 tylko. A Kok 130. A Fimeo 130. GKK ma tu jakiś swój. VOR, czy jestem ślepy? Nie ma. ILS-a tylko będziemy mieli. Tutaj mamy jeszcze GKB ewentualnie. Żeby się nim nawigować trochę. Żeby przejąć radiale, ale możemy po prostu od May polecieć sobie na północ i sobie przejąć. I teraz tak. My jesteśmy w tej chwili w tym miejscu. To jest mało istotne. Cofnę się trochę, żeby samolot był cichszy. Dobra. To, co nas interesuje, to jest to, że jesteśmy na 12 tysiącach i będziemy lot obniżali. Mogę wam w sumie wrzucić. Gdzie jest mój navigator charts? Tutaj. Jesteśmy w tej chwili w tym miejscu. I teraz tak. Skoro jesteśmy na Unicomie, sobie szybko do picia coś skoczę. U mnie suszy. Jesteśmy na 12 tysiącach. My potrzebujemy właśnie... Nie wiem. Nie sprawdziłem tego. Musimy policzyć sobie. ILS wygląda następująco. I podchodzimy 21.2, musimy sobie zobaczyć approach 21A, to jest tak? To, nie, to jest tu 21.2A, to jest to. Dobra, my tu musimy z 2000, czyli musimy stracić 10 000 razy 50 mil, 60 mil przed. Musimy zacząć obniżać lot, żeby zdążyć zwolnić, w ogóle wszystko zrobić. Jak tam wszystko w środku? Chyba ok. Tak, na razie ok. Dobra, picie. Czy jakieś 60 mil, 65 do bezpieczeństwa byłoby lepsze. I wtedy powinniśmy wyhamować, aby zrobić podejście. Pytanie, jak bardzo innych lotników na Gatwick będziemy wkurzali. Bo mamy tam tylko ground, nie mamy wieży, a my jesteśmy wolnym samolotem. Ale zobaczymy, będzie ciekawie. Czy siak. Strasznie fajne jest latanie tym samolotem. Jest po prostu tak boski. I jeszcze checklist nie robię. Ale później, jak już skończymy ten lot, zaczniemy jakiś inny. I postaram się zrobić jakieś checklisty. Ręcznie, nie przez AFE. Zobaczymy, co nam z tym wyjdzie. Nie wszystko naraz, nie wszystkie, tak po kolei będziemy się wdrażać. AFE mam wrażenie, że robi co innego niż jest w papierach. Ale nie będziemy się śpieszyli, zrobimy sobie jakieś ładniejszą pogodę. Gdzie jest tylko Unicom, żeby nam wieża nie przeszkadzała. Ale to chyba wieczorem dopiero.
Dobra, mam picie. Zostawiłem czarce włączone. Zasłaniają obraz, a nie za wiele w sumie. Mogę je wyłączyć. Prawie kanał przeleciliśmy. Zbliżamy się powoli do wybrzeża. O, Cliffen. Prędkość tylko zoom level. Pewnie lecimy niżej, trochę bliżej, bo by ładniej. Dobra, ile my mil jesteśmy przed? 40 już powinniśmy zniżać lot. 26 inches, please. Setting 26 inches. Do, nie pamiętam ilu. Do 2000 chyba było. 26 inches set. Descent checklist, please. Altimeter flight. A, bo ja źle policzyłem. Kurde, bo ja jestem też głupi. Seatbelt signs on. O, 51 mil. Dobrze. On. Czyli wyłączymy to. Low. Źle. Descent checks are complete. Się przełączymy. Włączymy. Trochę nam poprawi kurs. My możemy go lekko skorygować. Lepiej było bliżej lecieć, byśmy mieli lepsze tekstury. Dobra, częstotliwość 110,9. 110 to jest ILS-u już. 110,9 sobie tu ustawimy i tu sobie też skorygujemy. Na standby i 110,9. Dobra. W sumie to moglibyśmy sobie trochę zmodyfikować nam ten lotu, bo tak nam Navigraph go zaproponował, ale moglibyśmy sobie polecieć w kierunku na Biggin Hill na 115,1. To ma zasięg 130, więc go powinniśmy mieć w zasięgu. Jak go sobie tutaj dodamy, tego odejmiemy. Gdzie my jesteśmy w tej chwili? Tutaj. W jego stronę i potem moglibyśmy na ILS-a się jakoś tam przepiąć. Ale chyba nie. Na razie chyba polecimy w kierunku Mayfield i przed Mayfield skierujemy się na, może na albo na Biggin, albo nie wiem. Zobaczymy. Zastanowimy się. Dobra. Jak tam nasz lot? 10 tysięcy minęliśmy. Trochę szybciej powinniśmy schodzić. Jak silniki?
Na razie OK. Sense IP disconnect. Realistic AP engage. Ciekawy jestem, co to jest realistic AP engage. Nie wiem, co ta funkcja robi i nie znalazłem jej w instrukcji. No, włączymy sobie, już mam prawie wszystko. Silent ten AP disengage to jest to, że nie ma tego alarmu takiego, jak się go rozłącza. Chyba w instrukcji czytałem, że niektóre modele go miały, ale większość nie. Niektóre modele DC6. A dalej nie wiem, czemu na mnie działa ten cholerny... ten cholerny dźwięk VOR-ów. Znaczy kod Morsa. Dwa wątki napisane, jesteśmy 8000, jeszcze trochę mamy do zejścia, 33 mile, wygląda dobrze. O, działa. Wait.
Dobra, pogrzebałem trochę w ustawieniu Steama jeszcze. O jest, dzięki Wojtek. Działa. Wypas. Super. Muszę przyzmienić tylko lokalizację. Nie podoba mi się ta lokalizacja. Edit. Zobaczymy, czy to jakoś prosto da się zrobić. Może gdzieś tutaj. Save. Save. OK. Dobra, tak jak następna. A, to mogę w sumie nawet to spróbować zrobić tak na Hama. Jeszcze raz ciebie wywołać teraz. O, perfekt, w rogu jest ładnie, nie zasłania treści. Rewelacja. Dobra, dzięki bardzo, dzięki za pomoc. Dobra, a my się tymczasem zbliżamy do Gatwick, do Londynu. I dalej obniżamy lot, ale skierujemy się na północ. Czyli polecimy sobie... Co ja robię? Co ja robię? Nie to. Przełączymy się tutaj i polecimy sobie na północ, na 360. Jaką mamy temperaturę na dworze? Powyżej możemy sobie ściągnąć tu. Jak może wysokość 3000, zaraz będziemy wyrównywali. I ustawimy sobie od razu podejście, tam mamy 2, 5, 6. Taki będziemy mieli kurs na ILS-a. Jaki mamy kurs w tej chwili? 3, 4, 0, 3, 5, 0 i wyrównajmy go. Mniej więcej na 3, 6, 0 będzie leciał na północ. Rewelacja. I zaraz będziemy lecieli, musimy najpierw zwolnić, wyrównać go trochę. Temperatura nam trochę, kurde, daj mi się tutaj kamerę. Możemy wyłączyć ogrzewanie. I zwalniamy znoszenie, opadanie znaczy się. 500 stóp, 300. Zaraz wyrównamy na 2000. Znowu wiatry szarpią. Możemy trochę w lewo skręcić. Jeszcze 120 stóp. Poprawimy, jest OK. Wyrównamy. Tego jeszcze nie łapie nam i teraz skręcimy sobie. Możemy w sumie go tu przyłączyć. Możemy sobie teraz skręcić w lewo. Mniej więcej na kurs 265, 260, coś w tych rejonach. ILS złapiono, mamy 107, jak jest ILS? 117,9 to jest May, nasz ILS jest 110,9.
O, zapobę już, proszę. To możemy się na localizer przełączyć i niech on nam, niech nam wskoczy na radio. No, prędkość nam trochę już spadła. Jaki mamy go run? Climb do 3000, czyli runway heading do 2000, potem albo 1 milę, potem left na 178 i do 3000. Ok. Dobra, nawigrafa, czarcy. Tak, żebyście widzieli, co się dzieje, to ja tu mogę włączyć. Tu mogę włączyć, to widzicie, my jesteśmy tą strzałką z prawej strony, a to jest nasz czart na podejście. Tam jest 258, tam się zaczyna. Dziękuję za follow i dziękuję za testy. Grafika działa, super. Gatwick traffic, Everett 6 Alpha, inbound, runway 26 left, 20 DME final. Czy my jesteśmy tylko na dobrej częstotliwości? Jesteśmy. Dobra, i będziemy mieli GKK ground, to jest 12180. Musimy sobie tutaj ustawić 12180. No, kręć się, kręć. Kurde. Dobra, teraz 122 ustawiam, 12180. Dobra, jak nasza prędkość? Troszkę za duża, in range check sobie zrobimy. On low. Fuel tank selectors. Mains on, cross feed off. Hydraulic bypass valve. Down. No sparking signs. On. In-range checks complete. Wiesz co, Marku, mogę teoretycznie to wyłączyć, ale włączyłem to, bo tam mnie prosił o zwiększenie bezpieczeństwa, wiesz? Cześć Wojtku, zweryfikowałeś sobie konto, super. Bo jest dużo chyba jakichś spamerów i cholera wie czego jeszcze i oni chyba dlatego robią takie akcje. Dobra, sorry, muszę się skupić na locie. Klapy sobie ściągniemy w dół o 10. Nie możemy, bo zablokowałem. Kurde, było odblokowane. Dobra, i to nas trochę powinno zwolnić. ILS już mamy. Gatwick traffic, Everett 6 Alpha, on final for 26 left, 14 DME. Mogę, zobaczmy, czy coś tu się dzieje poza nami. Ten leci do Innsbrucku, 6 osób startuje. Chyba jesteśmy jedyni w tej chwili na podejściu. Tak. Jakby ktoś był ciekawy, to na to patrzę tutaj. Widać inne samoloty. Ten leci do. Ten leci do Gatwick. Dobra. Jak nasza prędkość? Poniżej 160, dobrze. Poniżej 170 znaczy się. Dobra, i ja się muszę skupić na tym. Bo nie jestem skupiony. Altitude już sobie wyłączymy.
i mamy nadzieję, że nam przejmie ILS-a. Włączyłem już ILS-a. Na VS ustawimy. Klapy w dół, jeszcze jeden poziom. Nos też w dół. Klapy 15 na razie mamy. Dobra, w miarę strymowany jest, równo lecimy. Gatwick traffic, Everett 6 Alpha type DC6, 10 mile final runway 26 left. Jasno i wyraźnie, żeby wiedzieli, że jesteśmy powolnym samolotem. Aż to jest boski samolot. A w okolicach Londynu zawsze się jakieś lagi zaczynają, jak streamuje. Kurde, denerwuje mnie to. A bo ja mam ten jeszcze, ja wyłączę wam ten overlay, bo on was pewnie denerwuje. O. Ale jest 30 FPS-ów stałe. No, prawie. No kurde, coś zaczął lagować, ale to przez ten Londyn chyba. 8 mil mamy. Na razie trochę obniżyliśmy lot. Musimy go troszkę podnieść. Trochę za nisko jesteśmy, prędkość poniżej 160, super. 55 będzie dobrą wyjściową prędkością. Jak już damy klapy 20, to nam troszkę jeszcze spowolni. I zbliżamy się do ILS-a zaraz. Tak, zaczyna się ta kreska tutaj obniżać. To znaczy, że kurde, jak u was lagują. Ja mam płynnie u siebie na ekranie, a nie wiem, dlaczego on tak bardzo laguje. A jak wyłączę ten VACIM overlay, będzie lepiej. O, od razu lepiej, to ten VACIM overlay coś laguje. Przejął? Przejął. Flaps 20. Setting flaps 20. Dobra. 20 flaps set. BMEP musimy na 90 ustawić. Prędkość nam wzrasta. Klapy w dół, koła w dół. Normalnie bym chętnie jeszcze popatrzył, ale muszę się skupić na leceniu. Jesteśmy na ścieżce. Gatwick traffic, Everett 6 Alpha, 4 mile final. Runway 26 left. Gear down and locked, 3 greens. Props. 2400 RPM. 40 klapy. 2400 RPM set. BMP mamy ciut za duże. Plus 3 degrees. 90. Flaps set. ADI. ADI off. 40 klapy. BMP lights. Speed. Lights extended and on. Complete. 50 klapy dam. Trochę za wysoko jesteśmy. Navigraph. Okej. Dobra, teraz jest dobrze. Prędkość 120. Zaraz będzie 125. Wieje troszkę. Trochę turbulencji mamy. Dobra, jesteśmy za wysoko. Rozłączamy autopilota, znaczy żyropilota, i ręcznie podchodzimy. Od razu go rzuciło.
No, zabierz mi ten napis. No, przez niego, kurde, nie opanowałem. Dobra. Leciliśmy zdecydowanie za daleko, ale... Dotknęliśmy rewersery. 20 cali i tutaj sobie zjedziemy. 30 cali, trochę bardziej jeszcze zwolnimy. OK. Gatwick traffic, Everts, 6 Alpha, vacated, Foxtrot Romeo. Teraz się zatrzymamy i się połączymy z ground. Muszę coś poprawić do Twitcha, to jest ustawienia streamowania, bo na YouTube nie miałem lagów, a tutaj widzę lagi są. 17 FPS-ów. Dobra, zatrzymamy się, klapy do góry. Poprawimy sobie kamerkę. Klapy nam się powinny podnosić, podnoszą się. Jesteśmy na Gatwick. I sprawdzę tylko, czy mam dobrą częstotliwość. Jest Gatwick Delivery, jest Gatwick Ground 121.8. Gatwick Ground z Everett 6 Alpha. Good day. Vacated the runway at Foxtrot Romeo. Everett 6 Alpha, Gatwick Ground, very good afternoon. Taxi stand 131, find Juliet, Romeo and Kilo. Taxi via Juliet, Romeo and Kilo to stand 161. Please confirm the stand number for 6 Alpha. For 6 Alpha, that was stand 131. 131. Everett 6 Alpha. Dobra, to teraz czarcy sobie otworzymy. Wrzucę wam na ekran znowu, żebyście widzieli, gdzie my jedziemy w ogóle, bo to jest skomplikowana sprawa. Get down the ETC 57 location, ready for taxi. EZ57 Tango Quebec, taxi holding point Alpha Tree, runway 26 left via Lima, Papa and Alpha November. Dobra, musimy przejechać sobie na drugą stronę. Alpha 326 left, Lima, Papa, Alpha November, thank you. Gary Friend, EZ18 Charlie Alpha, request pushing start please. EZ18 Charlie Alpha, stand 555, pushing start approved, face south. Pushing start approved, facing south, EZ18 Charlie Alpha. Dobra, i tu będziemy skręcali. Tak, hamulce skrzypią, wiem, tak ma być. One takie są. Wjeżdżamy na Juliet w tej chwili. Potem będziemy, troszkę się na zakręcie nie wyrobiłem, ale wyrównamy zaraz. Dobra, i mamy Juliet. Romeo jest za budynkiem i potem, gdzie on nam kazał? Kilo. Jezu, czemu ja mam takie lagi tutaj? To przecież tylko OBS-a. Juliet, Romeo i Kilo jest tutaj w prawo i 131 stand to będzie, co sobie możemy tutaj podejrzeć. 131 jest tutaj. A, na West Parku nam dał. Dobra, super. To jest dobry stand dla nas. Tam jest cargo akurat, przy Pier 6. A my jesteśmy cargo plane. Także bardzo dobrze. Dobra, przełączę się teraz tutaj, żebyśmy widzieli, gdzie my jesteśmy, bo mamy jeszcze kawał drogi do przejechania. Sobie wrócimy. And Gatwick Ground, g'day, Speedbird 72 Juliet, stand 2, QNH 9099, question start. Seabird 72 Juliet, Gatwick Ground, very good afternoon. Stand 2, push and start approved, face south. Push and start approved, face south. Speedbird 72 Juliet.
after-landing checklists. Ten samolot ogólnie jest obsługiwany przez trzy osoby normalnie. Jedna siedzi tutaj, druga tutaj. I ten samolot ma tak zwanego AFE, Artificial Flight Engineer, czyli inżynier pokładowy, który normalnie w prawdziwym samolocie też za kapitana robi te rzeczy. I tutaj, nie tutaj wjeżdżamy, bo tutaj jest co innego. Jedziemy dalej prosto i tu będziemy was kręcali na Romeo. Easy 57 Tango Quebec, there's no further ATC I'm afraid. Continue Unicom and 122.8, see ya. 128, easy 57 Tango Quebec, thank you very much, have a nice day. Skręt? Tak. Dobra, to źle zrobiłem. Wrócimy. Kilo jest w prawo tutaj. Contact 9 Vector Delta, taxi holding point Alpha 3, runway 26 left via Lima, Papa and Alpha November. Lima, Papa and Alpha November, Alpha November to holding point Alpha 3, contact 9 Vector Delta. Dobra, nie nakrzyczał na nas. To bardzo dobrze. A może nie zauważył, że źle pojechaliśmy. 135, co tu stoi? Jakiś Airbus. Jeden, trzy, trzy. I zaraz będziemy mieli 131. To jest 32. Już straż pożarna czeka. Myślisz, że ten, że się zapalimy. No jakaś furka nam tu stoi, ale rozjedziemy ją. Dobra, i zanim się w ogóle rozłączę, to jeszcze potestuję różne ustawienia. FPS-owa. Dobra, no idle. To mamy ustawione. Nie tu, tylko AFE, parking. Musimy w tym celu zaciągnąć hamulec. I teraz pogrzebiemy sobie trochę w ustawieniach OBS-a. Easy, 18 Charlie Alpha, taxi holding point Alpha 2, runway 26 left via Quebec Alpha, Lima, Papa and Alpha Sierra. Teraz mamy 30 FPS-ów, kurczę. Taxi holding point Alpha 2, runway 26 left via Quebec Alpha, Lima, Papa, Alpha, Sierra. Easy 18 Charlie Alpha. Jo, Marek. A ja w ogóle zmienię wam od razu to wymaganie. Capri Ground, good afternoon, Presidential 175. It's an A320 at gate 153 with Golf. 26 left. Request I. Dam continue na razie. No, V-pilota już rozłączyło? Nie, jeszcze nie. A, tylko radio nam wyłączyło, dlatego jest ciła. Dobra, ale to nie zmienia faktu, że możemy sobie wszystko tu poustawiać. Stream... To nie tu, nie pamiętam, kurczę, gdzieś to ustawiało. Stream tools? Nie. Extensions tu nie. Content? Też nie. Stream? Czemu on nie potrafi załadować? Private only chat, block hyperlinks. Gdzieś była opcja właśnie z tą email verification. Na kanale? Nie. Nie pamiętam zupełnie, gdzie to się ustawiało. Była jakaś opcja do takich rzeczy. Wyłączę na razie zewnętrzne wideo. Content, community. O, może w community to było. Roles manager. No nie wiem, gdzie się to ustawia. Przyznam się szczerze nawet. Nie mam pojęcia. Może w account settings? Security and privacy?
To musi być w ustawieniach kanału. Bo to i tak inaczej nie będzie działało. Creator Dashboard. Nie wiem, gdzie to jest. Przyznam się szczerze, że nie mam pojęcia, gdzie to jest. Już wiem. Dobra, channel privileges, chat verification. Okej, dobra. Tak ustawimy, będzie wygodniej. Okej, dobra. To powinno być okej chyba już. I to jest jeszcze raz w moderacji. Okej. Dobra, to działa, jeszcze przejdźmy tutaj, jeszcze to sobie sprawdzę, działa to, dźwięki jakieś ładniejsze dać, to nawet możemy na razie wyłączyć, nie, i teraz się zastanowić nad ustawieniami i jak poprawić, żeby ten stream był płynniejszy. Mam 5000 bitrate ustawione. Audio na 160, to jest dobre. Powinno być dobrze. Czyli co, może przez to, że te wszystkie overlaye robię. To jest tylko 4% utraconych klatek, więc nie jest to dużo. No wolałbym, żeby to było lepiej. Nic, no dobra, chyba tak musimy na razie zostawić. Dobra, wylądowaliśmy, to zobaczmy sobie wolantę jeszcze, jak ten lądowanie wygląda. Nasz lot wyglądał, to mogę zamknąć, to mogę zamknąć. Review. Zrobiliśmy sobie taki lot statystics minus 95, 1,5G, przyzwoicie. Aircraft. Ponąć, delete. Jakiś błąd. N100. To CE, dobra. Loty. Dobra, to teraz musimy dolecieć jakimś cudem, bo chcę, żeby tym samolotem, żeby loty były ciągłe. Tu lecieliśmy sobie w tamtą stronę. No tu sobie polecimy teraz z Krakowa. Z Krakowa pewnie do, nie wiem gdzie, do Wiednia może. No, Kraków-Wiedeń byłby fajną trasą. Lubię tą trasę. Potem Wiedeń-Monachium możemy zrobić. Monachium... może... O, wiem co zrobimy. Zrobimy sobie Wiedeń i Wiedeń-Augsburg. I potem z Augsburg polecimy może do... gdzieś do, na przykład do Strasburga. Albo do Basel. Już w Basel już byłem parę razy. Może do Strasburga, tam dawno nie lądowałem. I że ze Strasburga polecimy sobie do Brukseli. Będziemy mieli pociągniętą tutaj... Będziemy mieli ciągłość tego, a to jest ogólnie dookoła świata w DC-6 seria. Dobra, dziękuję za pomoc przy streamie. Ja kończę na teraz, może będę później, może nie, ale tymczasem kończę, więc dziękuję bardzo, do zobaczenia i see you.